Siemano, z warsztatu, kolejny odcinek, pierwszy w tym nowym roku. Mamy tutaj Perkinsa na warsztacie, ale nie będziemy nic robić. Chciałem wam tutaj pokazać, jaka u nas pogoda dzisiaj. Małe obejście może po polach. Aczkolwiek nie wiem, czy wiatr nie będzie przeszkadzał. Zamykamy tu. Ogólnie zrobiło się zimowo, ale tylko tak delikatnie. Chcieliśmy zrobić kulik, ale tego śniegu, a tutaj to jeszcze troszeczkę go widać, ale na drodze, tam gdzie chcieliśmy jechać, niestety jest czarna droga, także nie ma sensu wyjeżdżać. Sprzęt zimuje. Tutaj jeszcze opryskiwacz pokażemy. Kolega Sebastian chciał zobaczyć, jak zimuje opryskiwacz. No proszę cię bardzo. Tak on sobie właśnie zimuje. Woda spuszczona. Pompy nie demontuję, nigdy nie demontowałem na zimę pompy. Tyle wody, ile tam zleci. Reszta nie zaszkodzi, jeśli coś tam zostanie nawet. I tak wygląda właśnie zimowanie opryskiwacza. A co na polach słychać? Kamerkę trochę bliżej będę trzymał, może nie będzie tego wiatru tak. Tutaj nasz jęczmień. Sądzę, że ładnie wygląda. Chociaż trochę go tutaj śnieg przykrył. Na tą chwilę nie jest zły. Tutaj na przeżycie. Też nie jest źle. Przeżytko ładne. Tam za bramą podejdziemy kawałek. Na tą chwilę owiec wygląda najlepiej. Można powiedzieć, że na równi o z jęczmieniem. Ale co z niego będzie, to się okaże. Oczywiście, jeśli będzie dobrze planował, to i na sprzedaż będzie. Widać różnicę tam. Mamy owias. Tutaj przeżyto. I ten kawałek również. Za płotem. Nie jest najgorsze. Ale mogłoby być lepsze. Tak wygląda nasz owiec. Rozkrzewiony. Ładnie. Przeżyto właśnie nie rozkrzewiło się tak bardzo. Zobaczymy, co później będzie. Dodam, że azotu sypać nie będziemy, tak jak i w zeszłym roku. Jakimiś bakteriami popsikamy znowu. Zobaczymy, co urośnie. No i tak jak mówiłem, owiec jak tutaj się spisze, na pewno
coś będzie na sprzedaż, abyście i wy mogli posiedzieć sobie zimowy owies. I tak on się tu prezentuje. Wszystkie nasze zboże. Także co? Zimno się zrobiło, bo wieje. Jakby był sam śnieg i spokojnie, także mrozik, tak żeby było fajnie. Tak to nie bardzo. Nawet jakby dużo było śniegu, to pogoda na kulik nie za bardzo. Trzeba uciekać. Trzeba uciekać do domu. Schowam się tu jeszcze na chwilkę pod wiatę. Co chciałem tu jeszcze wam powiedzieć? Chciałem kontynuować serię prezentacji maszyn, no ale nie było propozycji, także proszę tutaj w komentarzach o propozycję, jaką maszynę kolejną zaprezentować, bo jeszcze kilka ich jest. Także mogę wam coś tutaj zaprezentować jeszcze w tej wiacie, jak i w tamtej. Także co? Czekam na wasze propozycje, co mam tu zaprezentować. I życzę miłej niedzieli. Trzymajcie się i do następnego. Na razie. Cześć.